Wow! Od razu mnie otworzyła. Myślałam, że będzie krzyczeć na mnie. I na trzecie piętro. Już mi się chce płakać. Dzisiaj będę jajkiem. Pod kołdrą. Mamy, słuchajcie, godzinę 21. Właśnie się zorientowałam, że mam nieprzestawiony zegar tutaj we Wrocławiu, bo jak była zmiana czasu, to byłam w Ostrowie. I już się wystraszyłam, że jest 21.45. Ej, jestem padnięta. Wiesz, że zgasiłam światło 3 minuty temu i nagle słyszę takie... To ja. Kiedy mówisz Anecie, żeby zostawiła dosłownie dwie kropelki mleka. Słyszycie tutaj coś? Wow! Dzięki, Aneta, naprawdę. Naprawdę, nie musiałaś. Tak, dla wyjaśnienia, to nie myślcie, że ja codziennie mam takie śniadanka, bo dzisiaj jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Mamy, słuchajcie, 7 listopada, godzinę 9:09, a ja do szkoły dzisiaj tak naprawdę nie idę, bo we wtorki nie chodzę do szkoły i w poniedziałki, tylko zaczynam zajęcia dopiero w środę, ale dzisiaj mam jakieś spotkanie organizacyjne czy coś takiego, także dzisiaj miałam czas, żeby zrobić sobie takie lepsze śniadanie i powiedzmy najeść się w jakiś sposób. Także ja wychodzę po 11, więc mam jeszcze 2 godziny. Więc może się pouczę, co? Jest mi tak zimno, mam odkręcony kaloryfer i tak dalej. I leżę pod kołdrą, a nadal mi jest zimno, ale to jest tak wygodnie. Już mamy 18. Mamy 10:18. 10 minut temu miałam się zacząć ogarniać, w sensie malować. No, bo za mniej niż godzinę wychodzę i tak chciałam, wiecie, ze spokojem sobie jeszcze usiąść, może pomontować coś. Ale no kurde, nie. Tyle mam nauki, ja pitole, mówię wam. Po prostu to jest standardowa Marysia, która zostawia wszystko na ostatnią chwilę, ale nie mam chęci w ogóle, żeby się tego uczyć, bo mam, słuchajcie, jutro kartkówkę z czego jutro mam kartkówkę? Ze wstępu do językoznawstwa i po prostu mam straszny jakiś uraz do tego przedmiotu, bo nie podoba mi się za bardzo. Ej, mordo? Co? Weźcie mi powiedzcie, dlaczego, skoro zamówiłyśmy sushi, nie przyszły nam w zestawie pałeczki? Dobra, dawaj. Co? Powiem szczerze, że najbardziej mi przeszkadza ten sos. Cześć wszystkim, mamy już środę, godzinę 10:41. Ja dzisiaj nie poszłam na pierwsze dwa wykłady. W sumie pierwszego wykładu nie miałam od 8, a na historię Czech sobie po prostu nie poszłam, bo się uczyłam, słuchajcie, na kartkówkę, w sumie na kolokwium z leksyki, które mam za jakieś, wydaje mi się, 50 minut. Także za 20 minut zbieram się stąd i idę do szkoły na 2 albo 3 zajęcia. Co ciekawsze, to wstałam o godzinie 7, ogarnęłam się, zjadłam sobie śniadanie, no i uczyłam się. Także w sumie produktywny poranek, nagrałam też, słuchajcie, jeden cały filmik, są to ulubieńcy października, także niedługo będą na kanale. I też musiałam dograć końcówkę do takiego jeszcze innego pogadankowego, trochę można powiedzieć, filmiku, dlatego że po prostu jestem głupia i ją usunęłam przez przypadek, nawet nie wiem kiedy. Także załatwiłam to wszystko, więc teraz mam dużo filmów do montowania. Aha, i w ogóle chciałam sprostować w ogóle wczorajszy pomysł sushi. Nigdy więcej, naprawdę. My z Anetą jadłyśmy sushi po raz drugi albo trzeci w życiu i chciałyśmy dać taką kolejną szansę właśnie dla sushi, żeby się, wiecie, nie zniechęcać, bo może będzie lepsze, jak zamówimy. Szczerze, to nie są totalnie moje klimaty, moje smaki. Nie, po prostu.
prostu nie. Znaczy ten pierwszy kawałek, który zjadłyśmy, naprawdę był spoko, tylko generalnie w całości to mi przeszkadzały najbardziej te wodorosty, które myślałam, że w ogóle będą najlepsze, a się okazały najgorsze. Drugi kawałek już był taki, a trzeci było jakoś, nie wiem, jeśli ktoś lubi sushi, to spoko, bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek dla mnie to jest po prostu niedobre i przynajmniej cieszę się z tego, że spróbowałam kilka razy to sushi, że dałam kilka szans nawet tej potrawie i nikt mi tutaj nie powie, że nie mogę mówić, że to jest ohydne, skoro tego nie jadłam. No, jadłam to kilka razy i ewidentnie nie. Cześć, ja już przyszłam do domu, mamy godzinę, słuchajcie, 16... nie, którą? 16:50? Nie, 15:50, muszę przesunąć zegarek. Miałam to zrobić wczoraj, ale zapomniałam. Także mamy 15:50, już dosyć późno, ale się muszę uczyć i tak mi się nie chce. Byłam na tym spotkaniu, było bardzo szybkie, więc tak jakby nie dowiedzieliśmy się za dużo, tylko o jakichś tam jasełkach i takich różnych pierdach, o których wam będę może kiedyś opowiadała. I potem poszłam na kawę razem z Kasią i z Arturem, których pozdrawiam, bo może będą oglądać. No i wstąpiłam jeszcze do Rossmana i kupiłam kilka rzeczy dla was na rozdanie co do vlogmasów. Cieszą się życiem, że mogą dużo zjeść, dużo napić się, prawda? To decyduje, no to jest taki sens ich życia. I takim sposobem, słuchajcie, mamy godzinę 13, a ja już wracam z zajęć i Aneta gotuje makaron, z tego co wiem. Także będę miała gotowe jedzenie, mam nadzieję. I tak to jest na studiach, słuchajcie. Czwartek to jest mój ulubiony dzień, jak wam już kiedyś mówiłam, bo praktycznie nie mam zajęć. Słuchajcie, obejrzałam właśnie teledysk Eda Sheerana do piosenki Perfect i oglądam go już chyba czwarty raz. To był chyba mój ulubiony moment w ogóle z całego tego teledysku i powiedzcie sami, czy on nie jest przepiękny. Obejrzyjcie cały, bo jest prosty, tak jak Ed, jak jego muzyka, ale jest niesamowity zarazem, właśnie tak samo jak Ed. Jak ja sobie tak pomyślę, że ja zobaczę i usłyszę Eda Sheerana, usłyszę tę cudowną piosenkę na żywo i wiele innych wspaniałych, cudownych, pięknych piosenek w jego wykonaniu, to po prostu aż mi się ręce trzęsą i nie mogę w to uwierzyć, bo pamiętam dopiero jak była ta cała afera, to zamieszanie z biletami, jak miałyśmy problem, żeby je kupić w ogóle i musiałyśmy kupować dwa razy, bla 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 bla. Obejrzyjcie poprzednie vlogi z wakacji, jeśli nie wiecie o co chodzi, bo nie chcę mi się tego dwa razy powtarzać i nie chcę mi się denerwować, no bo to nie było za fajne. Jednakże miejmy nadzieję, że koncert się odbędzie, bo jak wiadomo, Ed teraz jest, że tak powiem, kontuzjowany i jest mi z tego powodu bardzo przykro. No, zostało na tyle dużo czasu, że miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i że koncert będzie i że będę miała go okazję zobaczyć na żywo, bo po prostu to jest jeden z moich ulubionych artystów, ja go bardzo cenię, bardzo lubię i praktycznie każda jego piosenka trafia do mnie w taki sposób, że po prostu ja ryczę na tych jego piosenkach. No to jest coś, co po prostu tak na mnie wpływa emocjonalnie, że masakra, naprawdę. Powiem jedno, byle do 14:45. Właśnie idę do szkoły i mam pierwszy wykład z literatury, także dosyć przyjemnie, ale szczerze wam powiem, że mi się nie chce. Dzisiaj już ale tą wracamy, jakoś mamy po 16:00 pociąg i od razu też jak przyjedziemy do Ostrowa, to idziemy na paznokcie. Także ja się już zamykam, jestem w tym słynnym parku, w którym zawsze do was nagrywam, który już na pewno doskonale znacie. No i idę do szkoły, miejmy nadzieję, że przetrwam ten dzień. Dzisiaj też mam kolokwium z gramatyki, także trzymajcie kciuki, chociaż jak wy już to oglądacie, to już jest dawno po, ale tak wiecie, mentalnie się będę lepiej czuła, jeśli będziecie trzymali za mnie kciuki. To było najszybsze pakowanie w naszym całym życiu, ale zobaczcie. Dosłownie w 15 minut i się zapakowałyśmy. Poczekaj, ja tutaj wyjdę, bo mnie wkurza to żółte światło, no od razu lepiej. Zobaczcie, jaką Aneta ma ładną czapkę, kupiła sobie w Berszce. Dzisiaj, 15 minut temu. No, a ja byłam jeszcze w SkyTowerze, żeby wypłacić pieniądze, wyleciałam ze szkoły, dostałam, słuchajcie, piątkę! Cieszysz się? Jesteś dumna? No, jest. A, dziękuję. Z gramatyki w ogóle myślałam, że zrobiłam źle, tam totalnie na odwrót, że dostanę 4 czy coś, tak się wkurzyłam, bo ja umiem te końcówki, ale wydawało mi się, że zrobiłam na odwrót, a okazało się, że zrobiłam dobrze i nawet pani napisała przy jakimś tam słowie super z wykrzyknikiem, także Boże, czy ja mam brew? Ej, czy ja mam brew rozmazaną? No świetnie. Mam plecak na sobie, czekajcie, komputer, telefon mam w ręce, aparat, ładowarki, kosmetyki, książki.
ubrań kilka, wzięłam chyba wszystko. Dobra. Dobra, to idziemy, słuchajcie, na dworzec, a w ogóle dzisiaj pojedziemy sobie regionalnym, także nie będziemy miały gwarancji miejsca, mam nadzieję, że jednak usiądziemy. I jeszcze do McDonalda, bo nie zdążyłyśmy zjeść obiadu, także... Brawo my! Dobra, idziemy. Na listy do M3. Mam nadzieję, że będzie fajnie, ale boję się, że spieprzę. Zobaczymy. Wygląda w tym momencie wspaniale i zdaję sobie z tego sprawę, ale mamy już poniedziałek, 13 listopada, godzina 11.23. Pozdrawiam Sarę, która napisała dużo wiadomości i potem będę się nadrabiać. Pozdrawiam. Ja właśnie jem mój pierwszy posiłek dzisiejszego dnia i jest to w teorii śniadanie, ale tak właściwie to jest to obiad, wydaje mi się, dlatego że jem sobie makaron z sosem. No to jest jedno z moich ulubionych dań i po prostu miałam taką ochotę na makaron, że stwierdziłam, dobra Marysia, wstawiasz makaron i po prostu go sobie zjem. Także jak tylko skończę do Was gadać, to już pochłonę ten cały talerz, bo naprawdę jestem taka głodna, ale chciałam Wam tutaj się odezwać, znaczy Wam się odezwać, do Was się odezwać. Oglądam też właśnie jeden z moich ulubionych świątecznych filmów, czyli Love Actually, polecam Wam, jeśli nie widzieliście. Aha, no i nie powiedziałam Wam w ogóle, jak mi się podobało w kinie na listach do M3. Tak jak kocham listy do M, pierwszą i drugą część, tak troszeczkę bałam się iść na tą trzecią, dlatego że nie chciałam sobie zepsuć opinii na temat tych filmów. Bo wiecie, jak to zawsze wygląda. Pierwsza, druga część jakiejś tam trylogii czy jakiejś serii to są zwykle najlepsze części. Jednak obawiałam się tego, bo wiem, jak to bywa z polskimi filmami, że czasami jakby no przedobrzymy i już to nie jest takie przyjemne do oglądania. W moim odczuciu, w mojej opinii, trzecia część jest genialna, naprawdę bardzo mi się podobało i wydaje mi się, że stawiam ją tak na równi z pierwszą częścią, bo naprawdę no w pierwszej części Maciej Sztur, Roma Gąsierowska to był mój ulubiony wątek zdecydowanie. Jednakże w trzeciej części ich zabrakło i naprawdę bardzo nad tym ubolewam. Jednak moim ulubionym wątkiem był wątek Agnieszki Dygant i Piotra Adamczyka, po prostu oni razem jako małżeństwo w sumie, no już nie do końca małżeństwo, bo są po rozwodzie, ale jako para to jest po prostu, o matko, ich teksty, ich kłótnie, to jak to wszystko wygląda, naprawdę nie chcę Wam tutaj zdradzać, co się działo w filmie, ale no po prostu oni byli naprawdę boscy. Poza tym było sporo nowych postaci, nowych wątków, które naprawdę pasowały mi i generalnie no, ten film trwał coś koło 2 godzin, czy trochę mniej niż 2 godziny i wiecie jak to wygląda, jak oglądacie jakiś film i już jest końcówka, no to tak... No, jeśli film jest dobry, to nie znudzicie się, a jeśli film jest taki średni, no to już wolelibyście, żeby on się po prostu skończył, bo jest za długi i tak dalej. Tutaj miałam aż niedosyt, chciałam tam jeszcze siedzieć z 2 godziny i oglądać te wszystkie historie. Muzyka była wspaniała, naprawdę, jeśli oglądacie tego vloga i nadal w waszych kinach leci właśnie repertuar listy do M3, to przejdźcie się koniecznie. Taka ciekawostka, ja idę jutro, czyli we wtorek razem z moją mamą do kina, tylko musimy sobie bilety kupić czy tam zarezerwować, bo namówiłam ją, oglądała pierwszą i drugą część, też jest, znaczy no nie powiem, że taką fanką jak ja, ale też jej się bardzo te filmy podobają, także bardzo się cieszę, że pójdę drugi raz na to do kina, bo no po prostu mega mi się podobało, całe kino zapełnione, wszyscy się tak śmiali, bo to jest takie fajne, że te teksty tak naprawdę były śmieszne, przynajmniej trafiały w moje poczucie humoru i dla mnie były takie naprawdę śmieszne, że po prostu w pewnych momentach aż się popłakałam ze śmiechu, a nie, że były takie, wiecie, takie serio, serio. Sirpen? Jak? Sirpen? Sirpen? Sirpen, a tu nie ma i? No nie ma, bo tu musisz sobie, żeby ci było łatwiej, no bo jak przeczytasz sirpen? No właśnie. Zazi? Zari? Zazi? 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 Rien. Żyjen. Żyjen zaś. Znaczy, bo to ry to jest takie ryży, tylko to tak kurwa, trzeba, żyjen. My tego jeszcze nie umiemy mówić, nie? Więc na razie żyjen. Listopad i prosinec. Miałam wyjść o godzinie 13, mamy już 14.15, ale w końcu się wyszykowałam, nawet się pomalowałam, czapka, szalik obowiązkowo, bo jest tak zimno na dworze, że to jest jakaś tragedia, tak
słyszałam, ale zaraz się przekonam i podejrzewam, że naprawdę jest zimno, bo jak patrzyłam przez okno, to jest tak szaro i tak no nie za ciekawie. I mam na sobie też takie czarne botki, o których wam mówiłam w ulubieńcach i w końcu je będę brała do Wrocławia, bo mam nadzieję, że będę miała miejsce w walizce, także dobra, ja wychodzę i lecę do kina kupić bilety na jutro na 15.30 na listy do M3, tak jak wam mówiłam. I jeszcze wstąpię do Rossmana, bo musiałabym sobie kupić jakąś, tą konkretną różową gąbeczkę do nakładania makijażu z Rossmana, to jest chyba z tej firmy Be Beauty, tak mi się wydaje. I jeszcze może popatrzę na jakieś rzeczy do was na vlogmasy. Ja już załatwiłam to, co miałam załatwić, byłam w Rossmanie i kupiłam do was kilka rzeczy, w sumie te kontury, które tutaj widzicie, to są rzeczy dla was, także i tak wam to nic nie mówi, ale to dobrze. Już niedługo mamy grudzień i zaczną się vlogmasy, także zaczną się te konkursy, zacznie się losowanie, no i osoby będą wygrywały, także zobaczycie, jakie są nagrody po prostu dzień po dniu już od 1 grudnia, a w sumie 2 grudnia na kanale. Serio? Już myślałam, że Szala tą piosenkę przeczyta, ale jednak chyba nie i w SC nadal leci. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie koniecznie dużego kciuka w górę. Możecie zasubskrybować mój kanał na dole. I widzimy się w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogu. Czy jakimś gadanym filmiku, w sumie nie wiem. Nie wiem, czemu to powiedziałam, bo nie wiem, jaki będzie następny filmik. Także widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!